Koszykarze Tarnowi Tarnowo Podgórne mogą zaliczyć obecny sezon do udanych. Bilans 23 wygranych i 7 porażek w drugiej lidze przełożył się na wysoką trzecią pozycję przed startem playoffów. Wierzymy bardzo w ten sezon i na pewno w żadnym meczu nie odpuścimy na centymetr parkietu. W pierwszym meczu z SMS-em PZKoszem Władysławowo Tarnowianie zwyciężyli 82-72. W rewanżu podopieczni Rafała Urbaniaka chcieli udowodnić, że ten wynik nie był dziełem przypadku, jednak niespodziewanie to goście rozpoczęli spotkanie od prowadzenia 15-3. Początek zupełnie przespany, mieliśmy jakieś założenia, które nie wychodziły albo nie zostały do końca wypełniane. 3-15 przez pierwsze tam chyba 4 czy 5 minut. Myślę, że gdzieś tam ta zaliczka z pierwszego meczu być może nas troszeczkę delikatnie rozluźniła. Później było już tylko lepiej. Tarnowia szybko wróciła do gry. Wygrała 3 kolejne kwarty, co przełożyło się na spokojny triumf 87-62. Najważniejszym punktem na tym etapie jest obrona. Jak wychodzimy skoncentrowani i gramy mocną, silną obronę, to daje nam napęd do szybkiego ataku. Dzisiaj na pewno zaważyła dłuższa ławka po naszej stronie. Lepiej nasza ławka funkcjonowała. Mieliśmy dłuższą tą ławkę. Na pewno kontratak. Na razie nie wiadomo, z kim przyjdzie rywalizować Wielkopolanom w drugiej rundzie. My zagraliśmy wcześniej w sobotę, ponieważ zespół z SMS-u nie był dyspozycyjny w pełni w środę, dlatego mecz został przełożony, ale no, cała kolejka odbywa się dopiero po świętach w środę. W walce o pierwszą ligę pozostaje także MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań, która uległa w pierwszym meczu faworyzowanemu ŁKS-owi Kulpakowi Łódź.